Vom Herrn geliebte Geschwister, lasst uns zunächst zwei Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, przeczytajmy najpierw wspólnie kilka wierszy z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Erste Korinther 3, Vers 16. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 16 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Paulus zeigt uns hier, dass jeder Wiedergeborene den Heiligen Geist besitzt. Paweł nam tutaj pokazuje, że każdy człowiek nowonarodzony posiada Ducha Świętego. Wenn jemand vor Gott in dem Bewusstsein seiner Schuld und Sünde zusammenbricht, jeżeli ktoś się przed Bogiem załamie w świadomości swoich win i grzechów und im Glauben an den Gekreuzigten das Heil annimmt, i we wierze przyjmie zbawienie tego, który był ukrzyżowany, dann bewirkt Gott die Wiedergeburt. Wtedy Bóg sprawia w nim nowonarodzenie. Neues Leben durch Gott den Heiligen Geist gewirkt und durch das Wort. Nowe życie, które jest sprawione poprzez Ducha Świętego i poprzez Słowo Boże. Doch dieses neue Leben steht nicht isoliert da. A jednak to nowe życie nie jest w jakiś sposób izolowane. Das neue Leben können wir auch nicht sehen. Tego nowego życia też i nie możemy zobaczyć. Wir können unseren Bruder sehen. My możemy widzieć naszego brata. Wir können die Auswirkungen des Lebens, des neuen Lebens in ihm sehen. My możemy również i widzieć oddziaływanie tego nowego życia w nim. Aber dazu ist es erforderlich, nicht nur neues Leben zu haben. Ale do tego jest konieczne nie tylko posiadać nowe życie, sondern dass das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes auch dargestellt wird. Ale również i to, aby to nowe życie w mocy Ducha Świętego było uzewnętrzniane. Das ist eine unendlich hohe Segnung. Jest to nieskończenie wysokie błogosławieństwo. Und wie der Jesus gesagt hat, der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. I tak jak to powiedział Pan Jezus, Duch Święty pozostaje w nas na wieczność. Paulus hatte anderthalb Jahre in Korinth gearbeitet. Paweł półtora roku pracował w Koryncie. Und muss die Korinther an manches erinnern. I musiał Koryntianom o niejednej sprawie przypominać. Vieles war in Unordnung geraten. Bo wiele rzeczy w tym zborze popadło w nieporządek. Sie hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Nie mieli jednak braków w zakresie żadnego z darów ducha. Ist das heute anders? Czy dzisiaj inaczej sprawa wygląda? Ist das anders in Polen oder in Deutschland? Czy inaczej ta sprawa wygląda tu w Polsce czy w Niemczech? Wenn wir in die Natur hineinsehen. Wenn wir in die Natur hineinsehen. Jeżeli my spojrzymy w naszą otaczającą nas naturę, zum Beispiel uns die Bäume ansehen, na przykład gdy spojrzymy na drzewa, wenn sie ihre Früchte abwerfen, was ja nichts anderes als Samen ist, które dają swoje owoce i zrzucają te owoce na ziemię, w których nic innego jak tylko właśnie nasiona się znajdują, dann ist das eine Fülle, die die Erde gar nicht aufnehmen kann. To możemy stwierdzić, że jest to taka pełnia, której ziemia nawet nie jest w stanie przyjąć. Und wenn Gott im Hinblick auf die Schöpfung so eine Fülle gibt, jeżeli Bóg dla tego stworzenia daje taką wielką pełnię, wird er nicht im Hinblick auf das geistige Wohl seines Volkes die Fülle geben? Czy on również też i w związku z swoim narodem nie da też i pełni tych spraw duchowych? Ganz sicherlich. Z całą pewnością tak. Nur wichtig ist, dass wir uns durch den Geist auch praktisch leiten lassen. Ale ważne jest i to, abyśmy my dali się kierować przez Ducha Świętego. Paulus sagt nicht, ihr habt den Heiligen Geist. Paweł im mówi, wy macie Ducha Świętego. Sondern er sagt, wisset ihr nicht.
Przepraszam, Paweł nie mówi, że wy nie macie Ducha Świętego, tylko on mówi, czy wy nie wiecie, że nie ma, że macie Ducha Świętego? Er will es ihnen und somit uns immer wieder bewusst machen, dass wir den Heiligen Geist besitzen. On chciał im, ale również tym samym nam, ciągle na nowo to przywoływać do świadomości, że my posiadamy Ducha Świętego. Der Heilige Geist ist einmal eine Person. Duch Święty jest po pierwsze osobą. Es ist eine Kraft. Po drugie jest mocą. Und ist derjenige, der uns auch leiten will. Ale również też jest i tym, który chce nami kierować. Und er wohnt in uns. I on mieszka w nas. Wir wissen, was eine Wohnung ist. My wiemy, co to jest mieszkanie. Das ist kein Rohbau. To nie jest budynek w stanie surowym. Nein, da ist eine wohnliche Atmosphäre. Nie, w mieszkaniu na pewno jest taka miła, przyjemna do mieszkania atmosfera. Der Heilige Geist versucht uns in den Gleichklang mit göttlichen Personen zu bringen. Bo Duch Święty właśnie próbuje nas wprowadzić w ten współbrzmienie z tą boską osobą. Und somit ist dann auch unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. I tym samym nasze ciało jest świątynią Ducha Bożego. Das finden wir in 1. Korinther 6, Vers 19. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 6. rozdziale, w 19. wierszu. Wir lesen den Vers einmal. Przeczytajmy ten wiersz. Pierwszy list do Koryntian 6, 19. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Darüber hinaus wird deutlich, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Z tego wiersza dobitnie widać, że my nie należymy do samych siebie. Am Ziel wird es nie einen selbstsüchtigen Gedanken mehr geben. Am Ziel, wenn wir bei Christus sind, wird es nie einen selbstsüchtigen Gedanken mehr geben. Gdy my dojdziemy do naszego celu, do Chrystusa, to z całą pewnością nie będą w naszych sercach myśli samolubne. Aber durch die Wirkung des Geistes braucht auch in der Zeit kein selbstsüchtiger Gedanke mehr entstehen. Ale wiedzmy, że i teraz, w międzyczasie, poprzez działanie Ducha Świętego może nastąpić taki stan, w którym nie będzie też samolubnych myśli w naszym sercu. Und dann wird uns auch deutlich, dass wir gemeinsam der Tempel Gottes sind. A następnie jest to dla nas też i dobitnie świadome, wiadome, z tego trzeciego rozdziału, 16 wiersz, że my jesteśmy świątynią Bożą. Wir kennen verschiedene Tempelgebäude. My znamy z naszego życia różnorodne budynki świątynne. Und auch der Tempel des Herodes, an dem 48 Jahre gebaut worden ist, war eine eindrucksvolle Immobilie. Również znamy też i tą świątynię wybudowaną przez Heroda Wielkiego w Jerozolimie w 48 roku naszej ery. A był to budynek naprawdę wywołujący wielkie wrażenie. Die Jünger waren so erstaunt von diesem Werk, dass sie dem Herrn darauf aufmerksam machten. Herr, sieh diese Steine. Uczniowie byli pod tak wielkim wrażeniem, że Panu nawet pokazywali tę budowlę, mówiąc: Panie, zobacz te kamienie budowy. Ich hätte mir auch gerne diesen Tempel des Herodes angesehen. Ja też chciałbym zobaczyć na żywo tą świątynię Heroda. Oder noch mehr. Albo jeszcze coś więcej. Den Tempel, der Salomo gebaut hat. Jeszcze lepiej, gdybym mógł zobaczyć tą świątynię, którą zbudował Salomon. Aber das Wort geht hier noch viel weiter. Ale nasze Słowo Boże posuwa się jeszcze o wiele dalej. Ihr seid Tempel Gottes. To wy jesteście świątynią Bożą. Der Heilige Geist macht uns deutlich, haben wir gesagt, dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Duch Święty nam to dobitnie pokazuje, że my nie należymy do samych siebie. Dass wir eine Zweckbestimmung haben im Hinblick auf Gott. Że my mamy pewne celowe przeznaczenie w związku z Bogiem. Und dass die höchste Zweckbestimmung die ist. A tym najwznioślejszym celem jest to, dass wir Gott Opfer des Lobes und des Dankes darbringen. Abyśmy Bogu składali ofiary chwały i dziękczynienia.
Aber dass wir darüber hinaus auch, ale abyśmy również i ponadto seine Vollkommenheiten darstellen. Również i przedstawiali jego doskonałość. Das ist das höchste Vorrecht. Jest to najwznioślejszy przywilej dla nas. Und beides kommt nur aus der Gemeinschaft heraus. I obydwie te rzeczy pochodzą ze społeczności z nim. Ihr seid Tempel Gottes. Wy jesteście świątynią Bożą. Wir gehören nicht mehr uns selbst. A więc nie należymy już do samych siebie. Und deshalb sind gewisse Voraussetzungen erforderlich. I dlatego też i jest rzeczą konieczną, aby były spełnione pewnego rodzaju warunki. Und in dem Zusammenhang wollen wir uns mit 1. Petrus 2 beschäftigen jetzt. I w związku z tym musimy się zająć listem Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Wir lesen die Verse 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Wir haben uns gerade an unendlich hohe Segnungen erinnert. Dopiero co przypominaliśmy sobie o tych nieskończenie wielkich błogosławieństwach. Dass Gott, der Heilige Geist, in jedem Einzelnen persönlich wohnt, 1. Korinther 6. I to, że Duch, że Bóg, Duch Święty w każdym z nas osobiście mieszka, 1. List do Koryntian, 6. rozdział. Und dass, in der, dass er in der Versammlung wohnt. I to, że On w zgromadzeniu mieszka. Und jetzt sehen wir, dass praktische Voraussetzungen noch erforderlich sind von unserer Seite aus. Ale teraz możemy zauważyć, że również też i pewne warunki w praktycznym naszym życiu z naszej strony musimy spełnić. Denn wir sind auch als wiedergeborene Menschen zu allem Bösen fähig. Bo również my, jako nowonarodzeni ludzie, jesteśmy zdolni do wszelkiego rodzaju zła, aby je popełnić. Wir vergessen unsere Zweckbestimmung. Bo my zapominamy, jaki jest nasz cel. Petrus hatte den Auftrag, die lautere Gesinnung aufzuwecken. A Piotr otrzymał to zadanie, aby te szczere usposobienie ciągle na nowo wzbudzać w nas. Das war sein Auftrag für den ersten wie auch für den zweiten Petrusbrief. Takie było zadanie jego, pisząc ten pierwszy, jak również też i drugi list Piotra. Es ist die beste Art des Denkens und Empfindens. Jest to najlepszy sposób myślenia i odczuwania. Es hängt zusammen mit der ersten Liebe. A bardzo ściśle łączy się z pierwszą miłością. Und wenn Petrus das hier schreibt, leget ab. Jeżeli Piotr teraz do nas takie słowa kieruje, że mamy odrzucić, dann sagt Paulus in Kolosser 3 das Gleiche. To wiemy, że Paweł w liście do Kolosan podobne słowa kieruje do nas. Und mit diesem Problem haben wir alle zu tun. I wiedzmy, my wszyscy mamy z tym problemem do czynienia. Ob wir nun jünger oder älter sind. Nieważne, czy jesteśmy młodsi, czy starsi. Das demütigt uns. I to musi nas upokarzać. Denn Petrus schreibt an die Gläubigen. Gdyż Piotr pisze do ludzi wierzących. Und das Wort fordert uns auf. A to słowo teraz wzywa nas. Und überzieht nie. I nigdy nie przesadza. Wir Männer und Väter überfordern vielleicht schon mal unsere Kinder. My, mężowie i ojcowie, bardzo często żądamy zbyt wiele od naszych dzieci. Aber das tut Gott nie. Ale tego, czegoś takiego Bóg nigdy nie czyni. Wir sind aufgrund des neuen Lebens und der Kraft des Heiligen Geistes in der Lage, die Sünde in uns im Tod zu halten. My na podstawie krwi Pana Jezusa i tego nowego życia, które otrzymaliśmy, i Ducha Świętego,
jesteśmy w stanie trzymać grzech wewnątrz nas w śmierci. Die ersten beiden Punkte sind innere Einstellung, Bosheit und Trug. Pierwsze dwie rzeczy, które tutaj w tym naszym wewnętrznym nastawieniu są tutaj wymienione, to złość i zdrada, czy oszustwo. Alle fünf Begriffe, die uns hier vorgestellt werden, sind natürlich Sünden. Naturalnie wszystkie te rzeczy, które tutaj są wymienione, są grzechami. Der Inhalt überschneidet sich auch oft. Treść tych rzeczy bardzo często się ze sobą zachodzi jedna na drugą. Und doch werden wir immer wieder ermahnt. A jednak ciągle na nowo jesteśmy napominani. All das Negative abzulegen. Aby wszystkie te rzeczy negatywne odrzucić. 1. Mose 6 macht deutlich. A pierwsza księga Mojżeszowa, 6. rozdział, dobitnie to pokazuje. Wir haben auch gestern, glaube ich, kurz mal den Vers zitiert, aber jetzt lesen wir ihn mal. Wczoraj krótko ten wiersz zacytowałem, ale teraz chciałbym go przeczytać. Pierwsza księga Mojżeszowa, 6. rozdział. Vers 5. 1. Mose 6, Vers 5. Piąty wiersz. Pierwsza Mojżeszowa 6, 5. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Kapitel 8, Vers 21b. I 8 rozdział, 21 wiersz, druga połowa. In der Mitte, denn das Tracht des Herzens, der Sinn des menschlichen Herzens böse von seiner Jugend an. To jest na drugiej stronie, jak przewrócimy kartkę, ostatnie zdanie tego 21 wiersza. Gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Das ist das menschliche Herz vor der Wiedergeburt. Tak wygląda ludzkie serce przed nowonarodzeniem. Aber das ist für den Gläubigen grundsätzlich Vergangenheit. Ale dla wierzącego zasadniczo to jest przeszłość. Und diese Bosheit hat er in allen Formen abzulegen. I tego rodzaju złość we wszelkich odmianach ma odrzucić wierzący. Der nächste Punkt ist Trug. Następnym punktem to jest oszustwo. U nas zdrada jest napisane. Wir betrügen einander. My siebie nawzajem oszukujemy. Der Mensch macht das so. Człowiek po prostu tak to robi. Jeder Mensch ein Lügner, sagt der Psalmist. A psalmista napisał, że każdy człowiek jest kłamcą. Aber in dem Herrn Jesus war kein Trug. Ale w osobie Pana Jezusa nie było zdrady. Vollkommen frei vom Bösen, vollkommen frei von Trug. Doskonale wolny od zła i doskonale wolny od zdrady, oszustwa. Heuchelei. Obłudy. Wir geben nach außen einen positiven Schein. Bo my bardzo często na zewnątrz pokazujemy taki pozytywny pozytywne wrażenie. Aber im Inneren sieht's ganz schlimm aus. Ale wewnątrz nas wygląda to wszystko bardzo źle. Musste der Heiland nicht diese Heuchelei bei den Pharisäern und Schriftgelehrten so geißeln? Czy to Pan właśnie nie musiał tego rodzaju obłudę piętnować u wszystkich faryzeuszów? Mateusz 23. Mateusza 23 rozdział. Immer wieder. Ciągle na nowo. Auch wir sind dazu fähig. Również i my jesteśmy do tego zdolni. Zu heucheln. Aby być obłudnikami. Dann kommt Neid. Następnie mamy wymienioną zazdrość. Das eine was hat, was ich ihm nicht gönne. Bo ktoś coś posiada, na co ja nie mogę sobie pozwolić. Gibt es das heute auch noch? Czy coś takiego jeszcze jest dzisiaj? In der Welt sicherlich. W świecie z całą pewnością. Unter christlichen Bekennern? Ale wśród wyznawców chrześcijaństwa? Unter solchen, die vor Gott zusammengebrochen sind? I to wśród takich, którzy załamali się przed Bogiem? Apostelgeschichte 7 zeigt uns. Ale Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, pokazuje nam to, dass Josef aus Neid überliefert worden ist. Że Józef przez właśnie zazdrość został do tego skłoniony. Pilatus wusste,
dass sie Jesus Christus ihm aus Neid überliefert hatten. Również i Piłat dobrze o tym wiedział, że Chrystus został mu wydany z zazdrości. Und wenn wir nach Lukas 22 gehen, die Schar der Jünger dort sehen. A gdy spojrzymy do Ewangelii Łukasza 22 rozdział i grupę uczniów tam zobaczymy. Da sehen wir, dass ein Streit darüber entsteht, wer der größte ist. To zauważymy, że sprzeczali się między sobą, który z nich jest większy. Ich weiß nicht, ob das das offizielle Thema war. Nie wiem, czy to było oficjalnym tematem. Oder ob es um andere Sachen ging. Albo może chodziło o inne rzeczy. Aber der Kern der Unterhaltung war nichts anderes als wer ist der größte. Ale treścią, czy może rdzeniem tego, tej ich rozmowy było właśnie to, który wśród nich jest większy. Das kann sehr gut mit Neid zusammenhängen. To można bardzo dobrze połączyć właśnie z zazdrością. Alles üble Nachreden. Poza tym wszelka zła obmowa. Wenn ich etwas Negatives erzähle, mit dem Hintergrund die betreffende Person niederzusetzen. A dzieje się to wtedy, gdy ja negatywne rzeczy opowiadam o jakiejś osobie, tylko w tym celu, aby tą osobę poniżyć. Ja, zu dem sind wir allen fähig. Tak, do takich rzeczy jesteśmy my wszyscy skłonni. Wenn wir nicht daran denken, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Wtedy się to dzieje, gdy o tym zapominamy, że nie należymy do samych siebie. Dass wir nicht mehr daran denken, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Gdy zapominamy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Und wenn wir auch nicht mehr daran denken, dass der Heilige Geist in der Versammlung wohnt. I gdy o tym nie myślimy, że Duch Święty w zgromadzeniu mieszka. Petrus zeigt uns ein Hilfsmittel. A Piotr pokazuje nam tutaj środki zaradcze. Petrus geht ja immer sehr schnell in die Praxis. Piotr bardzo szybko przechodzi do praktycznych pouczeń. Wir haben überwiegend einen lehrmäßigen Gedanken und dann gleich den praktischen Gedanken. Bardzo często mamy tutaj przed sobą myśl pouczającą i od razu przechodzącą do praktycznego zastosowania. In Vers 2 zeigt er das Wort Gottes als Hilfsmittel. Bo w wierszu drugim od razu pokazuje, że Słowo Boże jest tym środkiem pomocnym dla nas. Er erinnert sie, dass sie neugeborene Kinder waren. Przypomina im, że oni są jako nowonarodzone niemowlęta. Das hat er im ersten Kapitel deutlich gemacht, in Vers 23 zum Beispiel. Na przykład w wierszu 23 pierwszego rozdziału już im to przypominał. Also erinnert sie an eine Gnade, die zurücklag. A więc on im teraz przypomina o łasce, którą doświadczyli w przeszłości. Aber zugleich führt er hier auch einen Vergleich. Ale jednocześnie od razu dołącza do tego pewnego rodzaju porównanie. Er sagt, wie neugeborene Kinder. Bo on mówi do nich jako nowonarodzone niemowlęta. Ein neugeborenes Kind verlangt danach, genährt zu werden. Tak, nowonarodzone niemowlę pożąda czegoś, mianowicie, aby być odżywiane. Und die Mutter kommt diesem Bedürfnis nach. A mamusia wychodzi naprzeciw tego rodzaju potrzebom niemowlęcia. Haben auch wir noch dieses Verlangen, das Wort Gottes immer wieder zu lesen? Czy i my dalej mamy takie pożądanie, aby Słowo Boże ciągle na nowo czytać? Denn das Wort Gottes unter der Wirkung des Heiligen Geistes gelesen führt uns zu Gott selbst. Bo tylko Słowo Boże czytane pod kierownictwem Ducha Świętego prowadzi nas osobiście do Boga. Das Wort Gottes ist die Ansprache Gottes an dein Herz. Słowo Boże jest tą mową Bożą skierowaną do twojego serca. Die Nahrung, die Gott uns als wiedergeborene Kinder gibt, ist vernünftig. A te pożywienie, które Bóg nam daruje, jest właśnie pożywieniem niesfałszowanym. Wir lesen dazu 2. Korinther 2, Vers 17. I do tego przeczytamy drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 17 wiersz.
Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 17 wiersz. Ja, 2 Korinther 2, Vers 17. Drugi list do Koryntian 2:17. Bo my nie jesteśmy, i tu musimy wstawić, fałszerzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Ein grundlegender Vers. Jest to zasadniczy wiersz. Zum einen zeigt er, dass negative Elemente das Wort Gottes verfälschen. Po pierwsze pokazuje, że elementy negatywne starają się sfałszować Słowo Boże. Und dass es viele sind, die das tun. I że jest wielu takich, którzy tak próbują uczynić. Paulus, seine Mitarbeiter und die anderen Apostel taten es nicht. Paweł i jego współpracownicy i inni apostołowie tak nie czynili. Sie waren lauter. Oni byli szczerymi. Ohne irgendwelche negativen Beweggründe. Nie wykazując z jakichkolwiek negatywnych pobudek działania. Ihre Botschaft kam von Gott. Ich poselstwo pochodziło od Boga. Das ist also die Quelle ihrer Botschaft. Das andere war die Gesinnung, in der sie die Botschaft verkündigten. A więc on był tym źródłem ich poselstwa i w tym Bożym usposobieniu oni to poselstwo dalej podawali. Dann reden sie vor Gott. Następnie oni to słowo głosili przed obliczem Boga. Das ist der Standpunkt für den Dienst des Wortes. Takie jest właściwe nastawienie, aby wykonywać służbę Bożą. Und er sagt, wir reden in Christus. I on mówi tutaj wyraźnie, lecz mówimy w Chrystusie. In völliger Übereinstimmung mit ihm. W całkowitej jednomyślności z nim. Das macht deutlich. A to dobitnie pokazuje, wie wir auch uns verhalten sollen, wenn wir als Versammlung Gottes zusammenkommen. W jaki sposób my mamy się zachowywać, gdy zgromadzamy się jako zbór Boży? Zum Beispiel zur Wortverkündigung. Na przykład w celu głoszenia słowa. Das sind die Voraussetzungen, die Gott definiert hat. Takie są warunki, które muszą być spełnione, które Bóg zdefiniował. Die Quelle muss sauber sein. Źródło musi być czyste. Die Beweggründe müssen sauber sein. Pobudki działania muszą być czyste. Die Zielsetzung muss sauber sein. Cele, do jakich dążymy, muszą być czyste. Auf Christus ausgerichtet. I skierowane na Chrystusa. Deshalb brauchen wir innere und äußere Ruhe. I dlatego my potrzebujemy takiej wewnętrznego i zewnętrznego spokoju. Wir müssen den unsichtbaren Bereich vor unserem inneren Auge haben. I zawsze przed naszymi oczami musimy mieć ten zakres niewidzialny. Denn in dem Hause Gottes hat ja keiner was zu sagen. Bo w tym domu Bożym nikt nie ma prawa rządzić. Sondern wie wir in 1. Korinther 3 gesehen haben. Ale tak jak myśmy to widzieli w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. Gott, der Heilige Geist. Bóg, Duch Święty tam kieruje. Eine zentrale Leitung. On przejmuje centralne kierownictwo. Und wenn wir diese zentrale Leitung erkennen und erfassen, a jeżeli my uznamy te kierownictwo i będziemy się tego trzymali, dann führt sie zu einer gesunden Auferbauung. Wtedy będzie to prowadziło do zdrowego zbudowania. Dann werden nicht rivalisierende Kräfte aktiv. Wtedy nie będą aktywne siły ze sobą rywalizujące. Dann wird kein unabhängiger Gedanke deutlich. Wtedy nie objawi się niezależna myśl. Sondern Abhängigkeit von Gott. Ale objawi się zależność od Boga. Das, die Verkündigung gründet sich auf das Wort Gottes. Deshalb ist sie hier vernünftig genannt. I te głoszenie opiera się o Boga, dlatego jest też i nazwane tutaj niesfałszowanym, albo rozsądnym jeszcze w niemieckim, jest to bardziej taki wyraz. Und sie ist unverfälscht. I niesfałszowane. Weil sie sich auf das Wort der Wahrheit gründet. Dlatego, że opiera się o słowo prawdy. Durch den Dienst der Wortverkündigung. Poprzez tą służbę, głoszenie słowa. Wachsen wir zur Errettung.
My zaczynamy wzrastać ku zbawieniu. Noch ein Gedanke. To jest nowa myśl. Ich habe das jetzt bezogen auf die Wortverkündigung. Ja to powiązałem z tym głoszeniem słowa. Aber es gilt natürlich auch, wenn wir persönlich unsere Bibel lesen. Ale naturalnie to obowiązuje również, gdy osobiście czytamy swoją Biblię. Aber wir dürfen es anwenden auf die Wortverkündigung. Ale wolno nam też i to zastosować na głoszenie słowa. Sie gehört auf jeden Fall dazu. Z całą pewnością i ta czynność głoszenia słowa Bożego do tego zakresu należy. Petrus sieht an dieser Stelle die Errettung am Ende des Weges. Petrus sieht die Errettung am Ende des Weges. Piotr widzi zbawienie na końcu drogi wierzącego. Und zeigt hier, dass wir zu der Errettung hinwachsen. I on tutaj pokazuje, że my mamy w kierunku tego zbawienia wzrastać. Wenn wir uns von dem Wort Gottes nähren. Wtedy, gdy będziemy się żywili Słowem Bożym. Es ist also ein permanenter Prozess, dem wir uns öffnen müssen. A więc jest to ciągły proces, któremu musimy się poddać. Und dann kommt der schöne dritte Vers. A następnie możemy przeczytać ten piękny trzeci wiersz. 1 Piotra 2:3. Ich hoffe, dass wir das in den Übersetzungen gleich haben. Mam nadzieję, że w waszym tłumaczeniu macie tak samo przetłumaczony. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wir kommen auf das wenn an. Jeśliście, u nas jest słowo gdyżeście, jeśliście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Ist er gütig? Czy rzeczywiście on jest dobrotliwy? Wir könnten jetzt eine Umfrage starten, jeder kriegt einen Zettel hier, die Jüngeren und die Schwestern auch. Moglibyśmy teraz ankietę zrobić, każdy by otrzymał karteczkę i młodsi, i starsi, i siostry. Und da müsste jeder draufschreiben, ist er gütig? I każdy, ja, każdy musiałby napisać, czy Bóg jest dobrotliwy, tak czy nie. Ist er gütig? Czy on jest dobrotliwy? Ein Bruder nickt hier, kann ich gut sehen, freut mich. Jeden z braci kiwa głową, mogę to zauważyć i to mnie cieszy. Das wissen wir nicht nur auf Grund des Wortes Gottes. A przecież my to nie wiemy, tylko na podstawie przeczytanego Słowa Bożego. Sondern auf Grund persönlicher Erfahrung mit dem Herrn. Ale na pewno na podstawie naszego osobistego doświadczenia z Panem. Petrus hätte sagen können, ihr habt geschmeckt, dass er gütig ist. Piotr mógłby napisać, zakosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan. Aber er will durch diese Formulierung sie zum Nachdenken bringen. Ale poprzez innego rodzaju sformułowanie tego wiersza, on chce ich doprowadzić do tego, aby się nad tym zastanowili. Wir kennen den Vers aus den Klagelieder Jeremias, dass seine Gütigkeit jeden Morgen neu sind. My na pewno znamy też i ten wiersz z Trenów Jeremiaszowych, gdzie jest napisane, że dobrotliwość Pana codziennie jest dla nas nowa. Aber diese Aussage zu wissen ist eine Seite. Ale wiedzieć o tego rodzaju wypowiedzi to jest jedna rzecz. Die Aussage zu genießen ist eine zweite Seite. Ale cieszyć się tą wypowiedzią to jest już inna rzecz. Wenn wir das Glück irgendwo anders suchen. Bo jeżeli będziemy naszego szczęścia szukali w czym innym, dann können wir nicht aus der Praxis heraus bestätigen, dass der Herr gütig ist. Wtedy nie będziemy mogli z naszej praktycznego, z naszego życia poświadczyć, że rzeczywiście jest dobrotliwy. Wenn wir uns in den Sünden, die vorher beschrieben worden sind, aufhalten, kommen wir nicht zu dieser Schlussfolgerung. Jeżeli będziemy trwali w tych poprzednio wymienionych grzechach, to nie dojdziemy do takiego wniosku. Wer hätte nicht mit diesen Sünden schon zu tun gehabt? Wer hätte nicht mit diesen Sünden schon zu tun gehabt? Któż z nas nie miał do czynienia z tymi grzechami? Und dann durften wir zu dem Vater kommen. Ale my zawsze możemy przychodzić do Ojca. Ihm das bekennen. Jemu to wyznawać. Und die Beziehung war wieder geregelt. Po to, aby nasz związek z Nim na nowo był do porządku doprowadzony. Der Sachwalter hat sich für uns verwendet, unser Herr.
Bo ten orędownik, nasz Pan, on się wstawia za nami. Ja, seine Güte ist groß. Tak, dobrotliwość jego jest wielka. Und je länger wir auf dem Wege sind, umso größer wird unsere Erkenntnis von seiner Güte. I im dłużej my jesteśmy na drodze z Panem w życiu naszym, tym większe będzie poznanie nasze jego dobrotliwości. Wir lesen jetzt die Verse 4 bis 6. I teraz przeczytajmy wiersze od 4 do 6. Tu musi być słowo: przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Petrus stellt uns hier vor, dass der Jesus ein lebendiger Stein ist. Piotr nam tutaj przedstawia, że Pan Jezus jest tym kamieniem żywym. Und er sagt uns, zu welchem kommend ein fortlaufender Prozess. I używa tutaj wyrażenia przystępujcie, czyli określającego, że mamy to w sposób ciągły czynić. Petrus, du gehst doch den Weg mit dem Herrn Jesus. Piotrze, ty przecież szedłeś twoją drogą z Panem Jezusem. Warum sagst du denn zu welchem kommend? Dlaczego ty powiedziałeś przystępujcie? Das war seine Ausrichtung in seinem Leben. Auf den Herrn Jesus ausgerichtet ging er seinen Weg. Bo to było jego ukierunkowanie w życiu, aby swoje życie razem z Panem Jezusem przejść. Jeder geistige Segen kann nur von uns genossen werden, wenn wir diese Zielrichtung haben, auf ihn ausgerichtet. Wszelkiego rodzaju duchowe błogosławieństwo będzie możliwe do wykorzystania, jeżeli będziemy mieli tego rodzaju ukierunkowanie tylko na Niego. Wir wissen, dass jeder Wiedergeborene alle Segnungen besitzt. My wiemy, że każdy nowonarodzony posiada wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Aber Petrus zeigt uns hier den Schlüssel. Ale Piotr pokazuje nam do tego klucz. Das Wort Gottes und ein Eifer, das kennenzulernen. Słowo Boże i swojego Pana coraz lepiej poznawać. Aber ausgerichtet zu sein auf ihn, den Herrn Jesus Christus. Ale być skierowanym na Niego, na Jezusa Chrystusa. Das ist Lebenserfüllung. Das ist Lebenserfüllung. To jest właśnie wypełnienie naszego życia. Wir sehen unterschiedliche Bewertungen in Vers 4. Auf der einen Seite die Bewertung von Menschen. I w tym wierszu czwartym oglądamy różnorodne oceny. Najpierw ze strony ludzkiej. Auf der anderen Seite die Bewertung von Gott. A z drugiej strony ocenę ze strony Bożej. Heute ist es nicht anders. I dzisiaj nie wygląda ta sprawa inaczej. Wie damals, als der Jesus die Jünger fragte. Niż wtedy, gdy Pan Jezus pytał swoich uczniów. Die Menschen haben alle möglichen Meinungen von ihm. Ludzie mieli różnorodne mniemania o Panu. Einer sagte ja damals, einer der Propheten. Ktoś wtedy powiedział, że to jest jeden z proroków. Und da sagt der Herr Jesus zu Petrus oder zu den Jüngern: Was meinet ihr? A Pan Jezus wtedy zwrócił się do uczniów: A wy jak myślicie? Und da sagt Petrus diesen schönen Vers. A wtedy Piotr wypowiedział ten piękny wiersz: Du bist der Christus, der Sohn des Gesegneten. Ty jesteś Chrystus, syn onego błogosławionego. Der Sohn Gottes. Syn Boży. Und der Jesus sagt ihm: A Pan Jezus powiedział do niego: Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ciało i krew nie objawiły ci tego, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Nur aufgrund göttlicher Offenbarung erkennen wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Tylko na podstawie tego Bożego objawienia możemy poznać, jakim i kim jest Pan Jezus. Er ist der lebendige Stein. On jest ten kamień żywy. Steine sind normalerweise fast wertlos. Normalnie w życiu kamienie są prawie że bezwartościowe. Das erinnert uns daran, dass der Jesus ohne Pracht und ohne Herrlichkeit auf dieser Erde war.
A to wskazuje na to, że Pan Jezus na tej ziemi był bez chwały i bez jakiejś czci. Aber er hatte eine innere Herrlichkeit. Ale on wykazywał wewnętrzną wspaniałość. Eine sittlich-moralische Herrlichkeit. Moralną i duchową wspaniałość. Er hatte Leben in sich selbst. On miał życie sam w sobie. Petrus sagt hinterher, dass auch wir lebendige Steine sind. A Piotr tutaj do nas mówi, że to my jesteśmy kamieniami żywymi. Nach Kolosser 3 ist der Sitz des Lebens aber nicht in uns, sondern in Christus. Według Kolosan 3 rozdziału to życie nie jest w nas, tylko w nim. Wir sehen also die Wertschätzung Gottes, die hier beschrieben wird. A więc oglądamy tutaj tą ocenę Bożą, która jest tutaj w tym wierszu przedstawiona. Es ist ein auserwählter Stein von Gott. Że jesteś wybranym kamieniem przez Boga. Was sagt 1. Petrus 1? A jak czytamy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale? Vers 20, dass er das Lamm Gottes zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Im Hinblick auf die Ewigkeit. W związku z wiecznością. Gab es keine Auswahl. Nie było wyboru. Christus war der Alleinige, der erkannt werden konnte. Chrystus był tym jedynym, który mógł być poznany, uznany, um dieses Lamm Gottes zu werden. Aby stać się barankiem Bożym. Aber hier sehen wir viele Steine. Viele Steine. Ale tu oglądamy wiele kamieni. Und da wird er auserwählt. Er wird auserwählt. Ale on tutaj jest tym wybranym kamieniem. Äußerlich hatte er nichts Außergewöhnliches. Na zewnątrz niczym szczególnym się nie cechował. Aber innerlich. Ale wewnętrznie. Er war kostbar. On był kosztownym. Wenn du den Wert des Herrn Jesus für Gott erkennst und dir diese Wertschätzung zu eigen machst. Jeżeli ty tą wartość Pana Jezusa poznasz i zaczniesz ją cenić, dann zieht dich das gewaltig nach oben. To z całą pewnością bardzo ciebie to podciągnie w górę. Dann macht dich das auch frei von der Sünde. Wtedy wyzwoli cię to z grzechu. Und dieser Stein bleibt nicht allein, wie Vers 5 zeigt. I tak jak wiersz 5 pokazuje, ten kamień nie pozostaje sam. Wir selbst werden als lebendige Steine aufgebaut. My sami jako kamienie żywe bywamy budowani. Wir bekommen dieses Leben mit der Wiedergeburt. My otrzymujemy to życie w chwili nowonarodzenia. Und wenn jetzt jemand die Wiedergeburt erlebt, jeżeli ktoś przeżyje to nowonarodzenie, dann wird in diesen Bau Gottes, in diesen Tempel Gottes eingefügt. Wtedy on do tej budowli Bożej, tej świątyni Bożej jest dołączany. Es ist ein geistiges Haus. A jest to duchowy dom. Mit einer gewissen Zielsetzung. Posiadający pewnego rodzaju cel. Auf der einen Seite ist da Gemeinschaft. Z jednej strony tutaj oglądamy społeczność. Gott wohnt nicht in einem Rohbau oder in einer Ruine oder in einem halbfertigen Haus. Bo Bóg nie mieszka w budynku w stanie surowym, albo połowicznie wykończonym, albo znajdującym się w ruinie, sondern in einem Haus, was seiner Herrlichkeit entspricht. Ale mieszka w domu, który jest odpowiedni do jego chwały. Es ist kein materielles Haus, wie wir das auch in 1. Korinther 3 gefunden haben. I tak jak w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale to oglądaliśmy, to nie jest dom materialny, sondern ein geistiges Haus. Ale jest to dom duchowy. Wo der Geist jeden einzelnen lebendigen Stein einfügt, an eine ganz gewisse Position bringt. Gdzie Duch Święty każdy ten pojedynczy kamień duchowy w jego odpowiednie miejsce dodaje. Da dürfen wir also Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn.
I tam możemy mieć społeczność z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem. Das versteht kein. Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Kein Mensch, der keine Wiedergeburt erlebt hat. A szczególnie człowiek, który nie doświadczył nowonarodzenia. Der zweite Punkt ist, Gott Opfer des Lobes darzubringen. A drugim punktem jest to, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Das ist die heilige Priesterschaft. A to oznacza być tym świętym kapłaństwem. Mit der Wiedergeburt ist jeder automatisch ein Priester. W momencie nowonarodzenia każdy automatycznie staje się kapłanem. Ich habe gehört, hier muss man 5 Jahre studieren, um Priester sein zu können. Ja słyszałem, że trzeba 5 lat studiować, aby stać się kapłanem w pewnym kościele. Petrus, der einen großen Stellenwert in der Christenheit hat, a Piotr, który zajmował w chrześcijaństwie tak wysokie stanowisko, sagt hier im Hinblick auf jeden Gläubigen, dass Priester ist. On w związku z każdym wierzącym pisze, że każdy z nich jest kapłanem. Da ist keine Prüfung abzulegen. Nie musi nikt składać egzaminów. Da ist der Priesterdienst auch nicht auf die Männer beschränkt. I ta służba kapłańska nie jest tylko ograniczona do mężczyzn, sondern wir sind insgesamt eine heilige Priesterschaft. Ale my społecznie wszyscy jesteśmy kapłaństwem świętym. Jeder ist grundsätzlich befähigt, priesterlich zu dienen. Każdy zasadniczo jest zdolny do tego, aby służyć w tej służbie kapłańskiej. Petrus spricht aber hier nicht von den Priestern, sondern von der Priesterschaft. Ale Piotr tutaj nie mówi o kapłanach, tylko o kapłaństwie. Da sehen wir also die Menge der Priester. A więc tutaj on mówi o ogóle wszystkich kapłanów. Und auch das, was wir vorhin im Hinblick auf die Wortverkündigung gesagt haben, müssen wir hier sagen. Ale i to, co poprzednio powiedzieliśmy w związku z warunkami koniecznymi dla głoszenia Słowa Bożego, musimy również i tutaj dodać. Gott, der Heilige Geist, will, wenn wir zum Beispiel zusammenkommen, um Brot zu brechen, alles leiten. Bóg, Duch Święty, chciałby na przykład, gdy zgromadzamy się na łamanie chleba, wszystkim kierować. Das ist nicht einfach, die Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen. A nie jest to łatwe, aby rozpoznać kierownictwo Ducha Świętego. Da brauchen wir innere Ruhe. My do tego potrzebujemy naszego wewnętrznego uspokojenia. Da brauchen wir Vorbereitung. Potrzebujemy przygotowania. Da brauchen wir ein Leben mit dem Herrn. Potrzebujemy życia prowadzonego z Panem. Damit wir geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Bösen wie auch des Guten. Abyśmy mieli zmysły wyćwiczone, zdolne do rozróżniania złego i dobrego. Und der Bruder, der sich dann gebrauchen lässt, a brat, który da się użyć, ist die Stimme der Priesterschaft. On staje się głosem całego kapłaństwa. Er spricht nicht für sich. On nie mówi dla siebie. Er spricht für die Priesterschaft. Albo za siebie, tylko on mówi za całe kapłaństwo. Er ist das Sprachrohr. On jest po prostu tym megafonem. Vor dem Hintergrund kann der Bruder nicht zu hoch gehen in seinen Formulierungen. A przede wszystkim żaden z braci nie może zbyt wysoko w swoich sformułowaniach się wznosić. Er kann auch nicht zu niedrig sein. Ale również też i niedobrze, gdyby pozostał zbyt nisko w swoich sformułowaniach. Er muss auf dem Niveau sein, wo die Anwesenden tatsächlich sind. On musi wyczuć ten poziom wszystkich obecnych i na tym poziomie się wyrażać. Und doch möchte der Herr uns immer wieder ein bisschen höher ziehen, nicht? Ale wiedzmy, Pan zawsze chciałby nas ciągle na nowo w górę podciągać. Und das tut er einmal durch diesen Bruder. I czasami czyni przez tego brata to. Und nächstes Mal tut er es durch diesen Bruder. Innym razem przez innego brata. Wir haben gesagt, die ganze Priesterschaft umfasst Männer wie Frauen. I tak jak powiedzieliśmy, kapłaństwo zawiera w sobie zarówno mężczyzn, jak i niewiasty. Nur durch das Neue Testament wissen wir auch. Ale przez Nowy Testament również i wiemy, dass die Frauen schweigen sollen in Zusammenkünften. Że niewiasty mają milczeć w zgromadzeniu. Und jedes aufrichtige Herz, was den Herrn liebt, akzeptiert das. I każde szczere serce, które miłuje Pana, będzie to akceptować. Aber wir Brüder müssen auch die Gedanken der Schwestern gewissermaßen durch die Wirkung des Heiligen Geistes erkennen.
Ale my, bracia, jesteśmy zobowiązani poprzez działanie Ducha Świętego poznawać te myśli, jakie są w sercach naszych sióstr. Damit wir, wenn wir uns als Mund gebrauchen lassen, auch in der Lage sind, das zum Ausdruck zu bringen. Aby wtedy, gdy dajemy siebie użyć jako usta zgromadzenia, aby również i mogło to przez nasze usta wychodzić. Ja, wir sind eine heilige Priesterschaft. Tak, rzeczywiście, jesteśmy kapłaństwem świętym. Hat mir nicht in den ersten Versen was anderes gelesen? Czy w pierwszym wierszu czegoś innego nie czytaliśmy? Diese Sünden da? O tych wszystkich grzechach? Die sind da. Tak, tak, one tam są. Und doch sagt Petrus, ihr seid eine heilige Priesterschaft. A jednak pomimo tego Piotr tutaj mówi do nich, jesteście świętym kapłaństwem. Das ist unsere Stellung. Bo to jest nasze stanowisko. Und wir sind verantwortlich, unseren praktischen Zustand der Stellung entsprechend zu auszurichten. I my jesteśmy za to odpowiedzialni, aby w naszym praktycznym życiu odpowiednio postępować według tego stanowiska, do którego zostaliśmy powołani. Wir bringen geistige Schlachtopfer da. I my składamy duchowe ofiary. Das macht deutlich, dass sie durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden. A to dobitnie wskazuje na to, że te ofiary są wywołane przez Ducha Świętego. Sie stellen somit einen Gegensatz dar zu den Materialien, die früher dargebracht wurden. I one są przeciwne do tego, co dawniej w Starym Zakonie były składane ofiary materialne. Und dann haben wir den schönen Zusatz hier. Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. I na zakończenie tego wiersza bardzo wspaniałe słowa ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Selbst wenn wir uns noch so bemühen. Nawet gdybyśmy jeszcze bardziej siebie samych wysilali. Dass unser praktischer Zustand, unsere Stellung in Übereinstimmung sind. Aby nasz praktyczny stan, nasz odpowiedni był do tego stanowiska naszego. Wir werden immer wieder feststellen, dass wir durch Schwachheit gekennzeichnet sind. To jednak ciągle na nowo będziemy to stwierdzali, że cechujemy się różnorodnymi słabościami. Dass unsere Erkenntnis stückweise ist. Że poznanie nasze jest cząstkowe. Paulus sagt das von sich selbst. Paweł nawet to powiedział o samym sobie. Das ist nun mal so auf dieser Erde. Tak to jest na tej ziemi. Und doch sagt die Schrift hier, Gott wohlgefällig. A jednak Słowo Boże tutaj mówi ofiary przyjemne Bogu. Bei Gott werden nur Dinge wohlgefällig genannt, die absolut gut sind. U Boga te przyjemne rzeczy nazywane są tylko takie, które naprawdę są dobre. Das sehen wir, indem er seinen Sohn als wohlgefällig bezeichnet. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich mich wohlgefallen gefunden habe. Tak, tak, też i Bóg określił swojego syna. Oto syn mój, w którym znalazłem swoje całkowite upodobanie. Und deshalb gibt es diesen wunderbaren Zusatz hier. I dlatego te cudowne zakończenie tego wiersza. Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Przyjemny Bogu przez Jezusa Chrystusa. Petrus möchte nicht unseren Blick auf unsere Schwachheit richten. Piotr nie chciałby nasze spojrzenia kierować na nasze słabości, sondern er möchte unsere Blicke zu Gott richten. Ale on chciałby nasze spojrzenia skierować w kierunku Boga. Und möchte zeigen, dass das, was wir Gott darbringen, wohlangenehm ist durch Jesus Christus. I chciałby na to pokazać, że to, co my Bogu przynosimy, jest przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ist das nicht das höchste, was wir tun können? Czy to nie jest najwznioślejsza z rzeczy, którą możemy na tej ziemi czynić? In Vers 9 zeigt uns dann noch, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. W wierszu 9 pokazuje nam jeszcze, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wir kommen gewissermaßen aus der Gegenwart Gottes als heilige Priesterschaft heraus. My wychodzimy z tej obecności Bożej jako te kapłaństwo święte, um dann in dieser Welt als königliche Priester tätig zu sein. Aby w tym świecie być czynni jako królewskie kapłaństwo. Um die Eigenschaften Gottes darzustellen. Aby wszystkie przymioty Boże przedstawiać. Komm noch einmal zurück auf die Opfer
die wir als Priester Gott darbringen. Jeszcze musimy wspomnieć o tych ofiarach, które my jako Bogu, jako kapłani składamy. Wir lesen aus Hebräer 13, Vers 15. I dlatego przeczytajmy z listu do Hebrajczyków 13 rozdział 15 wiersz. Hebrajczyków 13, 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Hier haben wir den gottgemäßen Dienst. Tutaj oglądamy służbę, którą wykonujemy według tego, jak to jest przyjemne Bogu. Wenn wir zu Hause auf den Knien sind und der Herr uns groß geworden ist. Jeżeli my w naszym domu jesteśmy na kolanach i uświadomimy sobie wielkość naszego Pana, dann dürfen wir ihm das Opfer des Lobes darbringen. Również i tam możemy mu przynosić te ofiary pochwalne. Das ist Priesterdienst. To jest właśnie służba kapłańska. Den dürfen wir stetig darbringen. Permanent. Tą służbę możemy ciągle wykonywać. Aber ganz besonders dürfen wir es darbringen. Ale w szczególny sposób możemy ją wykonywać. Wenn wir zusammenkommen, um Brot zu brechen. Wtedy, gdy się zgromadzimy, aby łamać chleb. Wo der Jesus in der Mitte ist. Wtedy, gdy Pan Jezus jest pośrodku nas. Der Heilige Geist uns leitet. Gdy Duch Święty nas wszystkimi, nami wszystkimi kieruje. Dann werden wir erleben. Dann werden wir erleben. Wtedy my przeżyjemy to. Sie sahen niemand als Jesus allein. A oni nie widzieli nikogo, jak tylko samego Jezusa.